Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze względu na kontrowersje, jakie wywołuje planowany strajk nauczycieli, postanowiliśmy zapytać mieszkańców Radomia, co o tym sądzą. Dobry. Mam pytanie, co sądzi Pani o strajku nauczycieli? Bardzo źle. Wie Pani dlaczego? Jestem kobietą, matką też, babcią już. Chciałam zakłócić. Jak nauczyciel nie strajkował wtedy, kiedy powinien, tylko teraz? I teraz dęby stawiają, bo one chcą 1000 zł. Pani, ja jestem niegrzeczna, ale źle, bardzo złe mam pojęcie o nauczycielach. Tak się nie robi. To się robi po chamsku. Formalnie po chamsku. Prawda? Za dużo, za dużo. Nie wiem ile, może nie mają za dużo, ale mogli się wcześniej odezwać, a nie teraz. Pan Broniarz się uśmiecha od ucha do ucha tym starym głupim pyskiem. On się cieszy, że nauczyciele go słuchają, strajkom. Wstydziłby się. Nie? Ale on nie ma wstydu, jakby miał, to by tak zrobił. Jeszcze podburza nauczyciel. Nie, to mi się nie podoba. Bardzo złe podejście nauczycieli. Niech walczą, ale nie w taki sposób. One dzieci ukarają. Dzieci nie będą mieć egzaminów. Nie. No ja jestem, aż się trzęsę. Prawda? Że to nie w tą stronę. To nie tak powinno być. Niech strajkują, mają rację. Jeżeli mają, niech mają, niech strajką. Ale to nie tak na miły Bóg. Mógłby Pan powiedzieć, co sądzi Pan o strajku nauczycieli? No jak im nie podwyższą, to nie strajkują, nie? Ale to nie o tej porze. No. O. Tak to nie wiadomo, jak to, wie Pani, jak to wyjdzie, nie wszystko, nie? No, to. No. Dlaczego nie strajkowali, jak był Tusk? Bały się go, a teraz dęby stawiają? Szkoły nie tego, to przecież tak się nie robi. No, przecież mogli wcześniej już się upomnieć. Tusk zabierał, a teraz oni chcą, daj im hej. No da się, pomoże się na pewno, ale to nie w ten deseń. Dzieci karają, bo oni chcą, niech mają, niech będzie coś, ale to nie w ten deseń, no nie? Pani, ja jestem stara, ale to się troszkę nie tak robi. I tak chwilami myślę, po jakiej szkole jest pan Broniarz? No i część nauczycieli, jeżeli poklask, bo to tak, no nie, jakby wszyscy tak robili, to co by to było? Bałagan, prawda, wielki, tak wielki bałagan, że my byśmy się nie podnieśli, to się tak nie robi, prawda? Co sądzą Panie o strajku nauczycieli? Co bardzo dobrze, bardzo dobrze, popieramy, popieram, tak jest, 86 lat już kończę. Proszę Panią. I popieram, słyszę, na 100% popieram. Co Pani sądzi o strajku nauczycieli? No oczywiście popieram jak najbardziej. Sama jestem z wykształcenia nauczycielem. Także wydaje mi się, że to jest w słusznej sprawie, bo naprawdę bardzo słabe mają zarobki. Więc wydaje mi się, że należą im się wyższe zarobki. Także popieram w całej rozciągłości. Także jestem jak najbardziej za. Mamy pytanie. Co sądzi Pani o strajku nauczycieli? Uważam, że jest niepotrzebny. Co sądzą Państwo o strajku nauczycieli? No ale co to konkretnie? Co konkretnie chcecie Państwo usłyszeć? No co Pan sądzi? A, co sądzę? Za czy przeciw? Oczywiście, że jestem za. Jak najbardziej. Należy się, ponieważ od dawna nie było pożyczki, a to co mówią w telewizji to naprawdę są kłamstwa po prostu. Myśli Pan, że czas, w którym organizowany jest strajk, jest dobry? Na przykład teraz są egzaminy gimnazjalne. Z punktu widzenia rodziców i uczniów pewnie nie. Ale to jest tylko jedyny termin, w którym coś mogą wywalczyć. A metody podejmowane przez Pana na przykład Broniarza są ok? Myślę, że tak. No ja wiem, niedobrze może. Trochę z jednej strony może i tak, ale wnuczek teraz ma w ten... gimnazjum, egzaminy i też się stresuje, babciu, co robić, jak, no. I też już cały tydzień i nerwowy i to, i no z jednej strony dobrze, niech podniosą, no nam też dają 50 zł, niech im dadzą te 500 czy ileś, nie? No ale z drugiej strony dzieci, bo też mam wnuczków. Teraz wnuczek kończy tą gimnazjum, tu w Piątce u nas. Co sądzi Pani o strajku nauczycieli? Że bardzo źle robicie. Dzieci powinny robić maturę, normalnie powinno być, a nie jakieś cuda czynią. Nie mam nic więcej do powiedzenia.
Jest bardzo źle. Dzień dobry. Co sądzą panie o strajku nauczycieli? Nie wiem, bo ja już nie mam dzieci w szkole, także jeżeli to jest słuszne, no to jest na tak. No ja mam akurat dziecko w wieku szkolnym. No powiem szczerze, miałam też przyjemność lub nieprzyjemność pracować jako nauczyciel. Wiem, że to nie jest łatwy kawałek chleba i no i popieram ich. A czy metoda, jaką pan Broniarz ma, jest dobra? Pani co, nie wiem, jeżeli to jest prawdopodobnie ostateczny już krok. No widocznie już inne argumenty nie trafiały do władz, więc no tak musi być widocznie. A czas teraz jest dobry na ten strajk? No, czas na pewno nie jest dobry, no bo jest to okres chyba egzaminów, o ile się nie mylę, gimnazjalnych. Z drugiej strony inny czas byłby taki, że nic by nie wskórali po prostu. Wybrali najbardziej tak. Ten czas taki odpowiedni dla siebie, oczywiście. No nie, oczywiście tutaj wiadomo, można dyskutować, że nie jest to na korzyść uczniów, no ale coś za coś. Dobry, co sądzi pan o strajku nauczycieli? Nieodpowiedni czas. Mogą strajkować, ale nie w tym momencie. Co sądzi pan o strajku nauczycieli? O, to jest bardzo trudny temat. Generalnie no nie podoba mi się to, że w sumie nie tyle co nauczyciele, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy, ja jestem przeciwko w ogóle związkom zawodowym jako takim. Po prostu, co by tu dużo nie mówić, bierze pod, jakby pod, jako zakładników dzieci. W sumie, jeżeli straszy ludzi, że egzaminy się nie odbędą, no to jest wzięcie jako zakładników dzieci. To mi się nie podoba. Taki sposób strajku. Co sądzisz o strajku nauczycieli? Sądzę, że to jest dobre, ponieważ wiadomo, że mało zarabiają, a teraz chcą stworzyć więcej po prostu. A czy metody podejmowane przez pana Broniarza są dobre? Sądzę, że tak. A czy czas jest dobry? Też. Też jest dobry, ponieważ te testy całe jak z gimnazjum sprawiają, że mają po prostu są po prostu pod bramką, że nie mogą nic zrobić z tym. A co sądzi pani o strajku nauczycieli? No ja jestem jak najbardziej za. Popieram ten strajk i niech sobie walczą o swoje. A czy teraz ten czas jest odpowiedni na strajk, według pani? Każdy czas jest dobry. A skoro muszą teraz, to niech strajkują. A czy metody pana Broniarza są dobre? No raczej nie. Uważam, że nie. Dzień dobry. Co sądzi pani o strajku nauczycieli? To znaczy cóż, no ja wiem, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc nie wiem, jak ja bym się zachowała, gdybym była nauczycielką. Natomiast termin, który jest wybrany, uważam, że fatalny, bo powinno się brać pod uwagę jednak stres dzieci, które są przygotowywane do egzaminów. I ten termin mi się zupełnie nie podoba. A czy metody, jakie podejmuje pan Broniarz, są odpowiednie? Nie. Nie, też uważam, że zbyt twardo stawiają swoje żądania. Podsumowując naszą sondę uliczną, którą przed chwilą przeprowadziliśmy, możemy stwierdzić, że oceny są niejednoznaczne. Są osoby, które są za poparciem tego strajku, ale też tacy, którzy tego strajku nie popierają. Ocenę tej całej sytuacji pozostawiamy właśnie wam. To wy decydujecie. Także piszcie w komentarzu waszą ocenę tego strajku nauczycieli, jak sytuacja z waszej perspektywy wygląda. Zachęcamy do lajkowania, subskrybowania kanału Telewizji Radom. Bądźcie na bieżąco z naszymi materiałami. No i mam nadzieję, do zobaczenia.